Wolne głosy, Marcin Bąk, witam Państwa i witam naszego gościa, Marek Król. Dobry wieczór. Serdecznie witam telewizorów i redaktora. Kilka spraw do omówienia. Zacznijmy od czegoś, co może wydawać się marginesem życia politycznego, wręcz kabaretem, ale tak nie do końca jest tym kabaretem. Chodzi o Zbigniewa Stonogę, człowieka, który poruszał się zawsze na obrzeżach biznesu nie do końca legalnego, świata przestępczego, ale także polityki, mediów. No, był gwiazdą internetu, spędził jakiś czas w aresztach w Polsce. No i uciekł, bo tak to trzeba określić, do Norwegii. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że sąd norweski no, nie przychylił się do jego prośby o azyl polityczny. Nad Zbigniewem Stonogą po raz kolejny zbierają się ciemne chmury. To jest dość ciekawa decyzja Norwegii, żeby no nie roztoczyć tego parasola ochronnego. No przede wszystkim decyzja przyzwoita, ponieważ sąd norweski próbował, coś tam kombinował, żeby odwołać się do jakichś orzeczeń, że rzekomo sądy w Polsce nie są niezawisłe i tak dalej, i tak dalej. Znamy tą pieśń. Jednak stwierdzono, że no jest to człowiek, który ma za sobą 20 wyroków karnych. Tam są różne przewinienia i korupcyjne i nie tylko. No ale teraz wraca na ojczyzny łono, że tak powiem. I cóż ma zrobić teraz redaktor Przuchnowski z Gazety Wyborczej, który tutaj no, był bliskim współpracownikiem i korzystającym z pomocy pana towarzysza Stonogi, który moim zdaniem jest jakimś no, człowiekiem, który w różnych działaniach różnych służb może być umaczany, bo takie to jest jego charakterystyczne działanie. No, wszystkich łączy i Czuchnowskiego, i Stonogę łączy jedno, no, nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości, nienawiść do Zjednoczonej Prawicy, która rzekomo ich prześladuje, represjonuje, etc., etc., więc no, wszystko wskazuje, że Boże Narodzenie Stonoga spędzi w areszcie. Ale na chwilę bym się jeszcze przy Norwegii zatrzymał, bo ja muszę powiedzieć, że zostałem trochę zaskoczony tą decyzją norweską, bo do tej pory Norwegia uchodziła rzeczywiście za taki azyl, takie miejsce, gdzie można się udać, mając nawet dużą kartotekę w swoim rodzinnym kraju. I nie mówię tu tylko o Polsce, bo różne osoby się do tej Norwegii udawały, podając tam różną legendę i na ogół Norwegia, która przypomnijmy, no, nie jest w strukturach Unii Europejskiej, niezbyt chętnie te ofiary, tych męczenników ze swojej ziemi oddawała. By daleko nie szukać, polski przykład, Rafał G., który założył taką ciekawą instytucję, ośrodek monitorowania zachowań ksenofobicznych i rasistowskich, tak? No, oszust został, mogę tak śmiało mówić, bo został skazany prawomocnym wyrokiem, przywłaszczenie niemałej kwoty, udał się do Norwegii, no i tam funkcjonuje jako osoba prześladowana w Polsce. Więc ta decyzja norweska dzisiejsza, ona mnie trochę zaskoczyła mimo wszystko. No to Norwegia jest dość dziwnym krajem. Jest, nie, tam jest surowa dyscyplina, można powiedzieć, ale zarazem sądownictwo jest nadzwyczaj liberalne, bo przypomnę słynnego mordercę z wyspy Utoja, który został skazany, 70 parę osób chyba wymordował, został skazany na 21 lat, bo to jest maksymalna kara, jaką można dostać za takie morderstwo. No i wszystko wskazuje, że dożyje tych 21 lat w więzieniu, bo jest człowiekiem stosunkowo młodym i wyjdzie na wolność. Tak. I wyjdzie na wolność, a przyznam, że jak oglądałem przekazy z jego aresztu, to mi się wydaje, że wielu biednych ludzi mogłoby marzyć o takich warunkach, bo miał osobny pokój do spania, osobny do pracy. No, domagał się jakichś tam jeszcze spacerów dłuższych i tak dalej, ciągle był niezadowolony, ale ostatnio się chyba uspokoił. Także dość dziwny to jest kraj, ale kraj, gdzie stosunkowa ta przestępczość taka brutalna, kryminalna nie jest wysoka, więc ja nie rozumiem zachowania. No może to jest szczytowe osiągnięcie liberalnych, lewicowych prawników, właśnie ten kraj, gdzie a doktryna tych prawników mówi tak, że trzeba się pochylić nad sprawcą nawet brutalnej zbrodni, bo być może on miał trudne życie. Winne jest społeczeństwo. Winne jest społeczeństwo. Morderca z wyspy Utoja miał rodziców dyplomatów, a więc chyba jakiegoś trudnego dzieciństwa szczególnie nie miał.
No, czasem tak się próbuje uzasadniać te kroki ludzi i to jest rzeczywiście pewien rys współczesny, XX, XXI wiek, całkowite wywrócenie teorii prawa, odpowiedzialności za własne czyny, czegoś, co towarzyszyło nam od czasów jeszcze rzymskich, tak, żeby prawo budowane było na przekonaniu, by oddawać każdemu, co mu się należy. To nie jest to samo, co prawo oko za oko, ząb za ząb. W tej chwili kwestia winy zostaje coraz bardziej rozmyta, zdjęta z barków przestępcy. Ale wróćmy do naszych polskich spraw. Protesty strajku kobiet. Ja zawsze waham się, gdy mam wymówić tą nazwę, bo jest w tym pewien paradoks, czy nawet absurd. No, strajk kojarzy mi się z książkami o XIX wieku, z historiami z XIX wieku, czy choćby z bliższą historią lata 70., 80. w Polsce, w PRL-u. Strajk to była sytuacja, gdy robotnicy przestawali pracować w swoim miejscu pracy, w fabryce, w zakładzie. No, wiem, że organizacja Strajk Kobiet w żadnym wypadku nie pasuje do tej definicji strajku. To w ogóle nie jest żaden strajk. To są demonstracje uliczne. No i te demonstracje z jednej strony, można powiedzieć, straciły tą swoją dynamikę pierwotną, ale jednak się toczą. Mamy grudzień, w ostatnią niedzielę, no znów mieliśmy taką demonstrację w Warszawie. Właśnie, dużą czy małą? No, mnie jako filologowi klasycznemu kojarzy się to z Arystofanesem. Była taka komedia Lizystrata, czyli strajk kobiet, kiedy panie, chcąc zmusić mężczyzn do zawarcia pokoju w Grecji, odmawiały im, że tak powiem, łoża. Tak. Tak jest, tak jest. No i w zabawny sposób to się skończyło. Wszystkie, obie strony musiały się poddać, nie wytrzymały napięcia, że tak powiem. Ten strajk, może dlatego, że to prosto brzmi, ale strajk oczywiście, masz jak najbardziej rację, no, wiąże się z powstrzymaniem od pracy czy powstrzymaniem, natomiast tu mamy straszną, brutalną aktywność. No jeszcze do tego te znaki, które są używane, piktogramy nie najlepiej się kojarzące. Moim zdaniem, już przechodząc do sedna rzeczy, to jest odmiana tych czerwonych ruchów typu Rote Armii Frakcjony, tych różnych czerwonych brygad. Na szczęście jeszcze nie w tak brutalnej formie, ale jak czytam dzisiaj, ma powstać, czy są szkolenia, żeby powstało, czy jest już w tej chwili objawione w tej chwili zbrojne ramię tego strajku kobiet i to mają być bojówki, które będą rozbijały kotły policyjne i tak dalej. Jakieś szkolenia są zapowiedziane przez strajkowie dla towarzyszek, które w tym uczestniczą, więc i to jako żywo, no jak kiedyś się interesowałem tymi ruchami czerwonych brygad i tak dalej i prawdę mówiąc również owa rozwiązłość seksualna jako żywo mi przypomina tamte komunistyczne, terrorystyczne ugrupowania, które notabene potem, jak się okazało, były finansowane przez Stasi, a Stasi było, jak wiadomo, finansowane przez KGB, etc. i miał siać zamęt w społeczeństwie niemieckim. Tam było parę zbrodni, wysadzenie w powietrze domu towarowego i tak dalej. To na razie, broń Boże, żeby coś takiego się stało u nas, ale wszystko idzie. Ta eskalacja napięcia nienawiści może doprowadzić w pewnym momencie do rozlewu krwi. Też spotkałem się z taką opinią, że my jako Polska trochę eksternistycznie teraz w przyspieszonym tempie przerabiamy lata 60., coś co przetoczyło się przez Europę Zachodnią, no i zmieniło chyba nieodwracalnie tą Europę, no to teraz przechodzi w takim przyspieszonym tempie, czy też raczej Polska przechodzi taki przyspieszony kurs lewicowej czy goszystowskiej ideologii. I rzeczywiście coś chyba w tym jest, bo to sprzęgnięcie się przemocy na razie jeszcze póki co głównie werbalnej z tą rozwiązłością, to jest dokładnie to, o czym pisali ideolodzy ideologii frankfurckiej, tak? Szkoły frankfurckiej, czyli cała ta teoria krytyczna, ta destrukcja wszystkiego, nie tylko instytucji tych widzianych gołym okiem, ale także więzów społecznych, moralności tradycyjnej, czyli tych instytucji rozumianych już szerzej, takich jak rodzina, kościół, to co tworzy społeczeństwo. No i pytanie ciekawe, skąd idą pieniądze na te wszystkie
działania, na te szkolenia, o których, Marku, wspomniałeś. Posłuchajmy może wypowiedzi Jana Strzeszka, który też odnosi się do kwestii finansowych, bo te strajki trwające już jakiś czas, to też już jest pewien wymiar finansowy. Posłuchajmy może. W ostatnich tygodniach, kiedy na ulicach polskich miast, a przede wszystkim w Warszawie, miały miejsce manifestacje tak zwanego strajku kobiet, Rafał Trzaskowski powiedział: jako prezydent stolicy muszę być w tym czasie na ulicach, muszę być z warszawiakami. I Rafał Trzaskowski bardzo regularnie uczęszczał na te manifestacje, chętnie pojawiał się w otoczeniu ludzi, którzy posługują się czerwoną błyskawicą jako swoim symbolem, bardzo chętnie się z nimi fotografował, bardzo chętnie udzielał im wsparcia. Ale poza dużą grupą ludzi, która chciała manifestować swoje poglądy, chciała pokazać swoje niezadowolenie z powodu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, była także niewielka, ale bardzo agresywna grupa, która dewastowała miasto. Widzieliśmy bardzo wiele, dziesiątki, jak nie setki przykładów, kiedy agresywni demonstrujący niszczyli elewacje budynków, niszczyli mienie miejskie, ale także niszczyli pomniki. Dobrze pamiętamy te obrazki, na przykład z pomnika Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, który został przez manifestantów najpierw zniszczony, a później nie do końca wyczyszczony. Widzieliśmy także chociażby pomnik prezydenta Reagana, który również został zdewastowany, a za którego wyczyszczenie musiało zapłacić miasto. Dlatego w dniu dzisiejszym, jako warszawskie porozumienie, składamy do pana prezydenta pismo z prośbą o udzielenie następujących informacji. Ile miasto stołeczne Warszawa wydało dotąd na czyszczenie elewacji, na czyszczenie całego mienia miejskiego, które zostało zdewastowane przy okazji strajku kobiet? Po drugie, ile dotąd wydało, czy taki kosztorys został skonstruowany? Ile kosztowały dotąd wyczyszczenie właśnie wcześniej wspomnianego pomnika Armii Krajowej Polskiego Państwa Podziemnego? I przede wszystkim, czy ratusz złożył doniesienia do prokuratury w sprawie ludzi, którzy dewastowali mienie należące do miasta? No właśnie, przy tych wszystkich strajkach, przy tej stronie, demonstracjach i przy tej stronie ideologicznej warto czasem pomyśleć o stronie finansowej, jak to wszystko wygląda od strony finansów, bo koszta tych działań na pewno są jakieś. Natomiast w wypowiedzi pana Strzeszka pojawił się też jeden ciekawy element: solidaryzowanie się prezydenta Warszawy z tym ruchem. I to nie jest już pierwsza sytuacja tego rodzaju, kiedy włodarze miast, większych czy mniejszych, próbują zamanifestować taką jakby frondę wobec rządu, wobec władz państwowych, tak, gdzie solidaryzują się z jakimś ruchem w pewien sposób wywrotowy. Nie powiem, że jest to wypowiedzenie posłuszeństwa państwu polskiemu, ale próba stworzenia jakiejś takiej alternatywnej rzeczywistości dla państwa, które jest państwem jednym i jednym dla wszystkich. I dla tych strajkujących, i dla prezydenta Warszawy, i dla tych, którzy nie strajkują. I wszyscy powinni się zasadom tego państwa chyba podporządkować. No ale negowanie naszej polityki zagranicznej, chodzi ostatnio o sprawę, o budżet, kiedy włodarze miast na czele z Trzaskowskim wypowiedzieli się przeciwko temu wetu, no jest naruszeniem żywotnych interesów państwa i coś takiego się nie zdarzało wcześniej. No mamy anarchistów na czele, można powiedzieć, władz Warszawy, Poznania czy Gdańska. Anarchistów, którym no, nie chcę im źle życzyć, ale oby się nie spotkali kiedyś, bo jak ktoś mówi, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Jeżeli ktoś raz wspiera anarchizujące ruchy strajkujące, to może to rykoszetem również trafić w nich. No, spotkanie, odpowiem na pytanie, spotkanie Lempart z Donaldem Tuskiem no jest odpowiedzią, kto to finansuje, panie redaktorze. No, nasi stali, odwieczni przyjaciele, tym razem niemieccy, jak nie rosyjscy, jest to finansowane. Zresztą Antifa, która kiedyś gościła, miała gościnne występy w Warszawie, też stamtąd przyjechała. Także jest to jakaś struktura, która tam jest jakimś następcą Rote Armii, frakcją czy innych tych struktur anarchistycznych, których w Niemczech jest bardzo, bardzo dużo. To było widać kiedyś na szczycie w Hamburgu. G7, tak. G7, kiedy zdewastowano całe dzielnice. Dewastowano. Jakoś Niemcy z tym sobie żyją i można powiedzieć, pielęgnują tego typu
formacje. Wszystko, co się dzieje, destrukcję państwa polskiego jest w interesie naszych odwiecznych przyjaciół na wschodzie i na zachodzie. A tu przy okazji warto się zastanowić, może skłonić kogoś do pracy badawczej. Przydałoby się napisać książkę, dobrze udokumentowaną, badawczą książkę o tym, jakie są powiązania między wielkim kapitałem, wielkimi, potężnymi organizacjami, często ponadpaństwowymi, ponadnarodowymi, a właśnie lewicowymi, anarchistycznymi organizacjami. Zdawać by się mogło, że różnić powinno je wszystko, a jednak takie powiązania są, co chwila się o nich dowiadujemy. Zobaczymy, co przyniosą najbliższe dni, tygodnie i miesiące, także w obszarze tych strajków, tych protestów. Bardzo dziękuję za wypowiedź dla Telewizji Republika. Marek Król był naszym gościem. Dziękuję. Kłaniam się nisko. Z państwem żegnając się, zapraszam na kolejne propozycje Telewizji Republika, szczególnie mocno na program Wolne Głosy Zagranica, którego gospodarzem jest Michał Trześniewski. Marcin Bąk. Do zobaczenia.